Proszę. Po 3,40 średnia wyszła. Szósta 30, robi się widno, jedziemy na trening, jak codziennie rano trzeba wstać przed 7, dojechać na miejsce treningu, w zależności od tego, jaką jednostkę wykonujemy. Na pewno nie jest to łatwe, bo w dzień o godzinie 10-11, jak już kończymy trening, dopiero robi się ciepło, po 15-18 stopni słonecznie, a tak to biegamy w 2, 3, 4, 5 stopniach. No ale ma to swoje zalety z tego względu, że mamy zawsze tą przerwę jednak pomiędzy treningami dłuższą, po 5-6 godzin minimum, a do tego no niestety taki dzień musi być ze względu na to, że dojeżdżamy i inaczej tego nie da się ułożyć. Znajdujemy się w El Hotel, jest 8 rano, wysokość 2950 metrów. Dzisiaj bieg z narastającą prędkością, 17 dzień pobytu, między 3,45 a 3,20, na pętli krosowej niecałe 4 km. Na pewno nie biega się tutaj lekko, miejsce jest mocno zalesione. Panuje tutaj naprawdę specyficzny mikroklimat i sądzę, że biega się tutaj jednak najciężej ze wszystkich miejsc, które Wam opisałem u siebie na stronie internetowej. Ale to miejsce w sobie coś ma. Bardzo przyjemnie się tutaj biega pod względem, że tak powiem, środowiskowym. Bardzo fajnie tutaj to wszystko wygląda. Bardzo dużo biegaczy, amatorów i profesjonalistów, więc bardzo popularne miejsce do treningu. Tutaj idzie grupa cała na miejsce zbiórki, gdzie zaczynamy swoją pętlę. Chłopaki już gotowi na rozgrzewkę, więc niedługo zaczyna się trening. And I hope that this entertain you, and that you enjoy the song that I sang you. 'Cause I'm still here laughing when it get painful, remembering the moments when I used to date you. Rolexes don't tick tock, but damn it, baby, my time costs. And damn it, baby, my time is money, so I need payback for all the time lost. I need payback for all the time lost. Said I need payback for all the time lost. Damn it, baby, my time costs, so I need payback for all the time lost. Damn it, baby, my time costs, so I need payback for all the time lost. Yeah.
wyszło 14850. Lekko nie było. No zobaczymy, jakie zakwaszenie. 3,7. Prawie 15 km. 14850. Średnia po 3,40 przy zakwaszeniu 3,7 na wysokości prawie 3000 metrów w krosie, to jest naprawdę dobrze. To jest 17 dzień pobytu, a średnie tętno całości odcinka to 150, więc jestem zadowolony.